jak dzieje się coś, właśnie niezależnie czy to jest skrajnie świetne, czy skrajnie dobre. Mam swego rodzaju, nawet już tak używając grubszego słowa, wstręt do jedzenia. Natomiast to wtedy są bolesne takie komentarze. Wiesz, pod tytułem skóra i kości, chodząca anoreksja i tak dalej. Wiesz, nawet jak człowiek jest 12 lat w tej branży i już słyszał wiele na swój temat, w jakiś sposób mnie to jednak nadal porusza, dotyka. To bardzo potrafi też zachwiać pewność siebie, nie? I ostatnio właśnie miałam jakiś taki cięższy czas, jakoś tak dużo pracy mi się nałożyło, w jakiś taki ciemniejszy moment wpadłam i na to wszystko się nałożyły te komentarze i wtedy to dość mocno przeżyłam, mimo tego, że przeżywam to od lat niezmiennie i że to cały czas wygląda tak samo i powinnam się już dawno do tego przyzwyczaić, to widzisz, bywają takie dni, kiedy potrafi to złamać człowieka, nie?